Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w nie w Dark Souls, nie w Darksiders, chociaż chciałbym. Zagrajmy w Elden Ring. Jak widzicie, mam na sobie hełm, troszkę inny, nogawice też, ponieważ są to nogawice rycerza Tygla. Konkretnie zdobyte w tym grobowcu bohatera w Aurizie. W bocznym też byłem i coś tam znalazłem, ale takie pierdy trochę. Odwiedziłem też dwa pomniejsze złote drzewa. Jedno tutaj, a drugie tutaj. Tutaj tego smoka, co był obok tego fortu. Tutaj obok tego fortu zabiłem. Uwaga, nie pokazywam tego, ponieważ na Boga, ale to była nudna walka. Cała walka. Po prostu wziąłem sobie łuk i strzelałem do pomniejszych smoków, które przyzwał ten smok. Bo o dziwo, jak je zabijałem te małe smoki, ten wielki dostawał gargantuiczne obrażenia. Więc w końcu wykrwawiających strzał trochę użyłem, no ale też natworzyłem sobie nowych, więc nie jestem ani na minusie, ani na plusie. I właśnie, muszę wam pokazać te opisy. To też czarny pierog z poprzedniego odcinka jeszcze. Maska nakładana na głowę ofiary, aby nadać torturom dodatkowy stopień okrucieństwa. Wzmaga lęki, podnosi świadomość wszelkich form bólu. Zwiększa siłę ataku, gdy nosząca ją osoba jest dotknięta szaleństwem. Kiedy oprawca sięga po czarny pieróg, nie chce już odpowiedzi. Chce jedynie zadać cierpienie bez nadziei na ulgę. Nieźle. Tutaj pierdoły. Tutaj maska z chochlika wypadła mi właśnie w tym bocznym chyba grobowcu. No ale nic tutaj nie ma, po prostu hełm, który ma trochę odporności i zwiększa mi inteligencję o 2 punkty. No i tutaj. Set ogólnie jest taki sam, więc to przeczytam jako całość. Zbroja Tygla z motywem topora. Zbroja rycerzy Tygla, którzy służyli Godfreyowi, pierwszemu eldyńskiemu władcy. Ozdoba w postaci topora to znak rycerza Ortovisa, noszony również przez jego ludzi. Drzemie w nim potęga Tygla życia pierwotnej formy złotego drzewa. No i w przypadku tego akurat hełmu wzmacnia on aspekty inkantacji Tygla. Okej, ta zbroja Tygla też widzę. Tutaj. Tutaj coś innego jest na końcówce. Z czasem siłę tych rycerzy, a nawet ich wygląd, zaczęto uważać za coś chaotycznego i zasługującego na pogardę. I tutaj jest też to samo. No, ale z tego wynika, że jeśli chcę używać inkantacji Tygla, no to warto się zaopatrzyć właśnie w tę zbroję. Okej. Lecę teraz do Zorajask, bo okazało się, że tam w tej lokacji, gdzie były te takie świeczki przy tym moście, to właśnie tam powinna się ona znajdować. Jak tak je szukałem, poza nagraniem. Wy tego oczywiście nie widzieliście, no bo jak mówiłem, szukałem jej tak po prostu, nie? Gdzie ona może być i tak dalej i ten. No ale finalnie nie sprawdziłem tamtej lokacji i dowiedziałem się w jednym z poradników na necie, że tam powinna się ona znajdować, tak więc zobaczmy, czy faktycznie się tam teraz znajduje. Ale widać, że jak nie ma błyskawicy, to strasznie wolno idzie młócenie tej maszynki. Bo z błyskawicą to się momentalnie po prostu triggerowała ta. Triggerował ten poise break. O, i powinna być tam. I już ją chyba widzę. Nie to. A nie, dobra, okej, faktycznie jest. Siema. Oh, it's you. I'm afraid there is something I must tell you. I was an unwanted child, born not of grace, but of a hideous ritual, something that can never be accepted, not by men, nor serpents. He
even Lady Tanith shouldn't accept me. I know that you have done so much for me, but I wish to ask one last kindness. Kill me, please. I thought that I feared nothing, but this, free me from this accursed frame. Okej, czyli rozumiem, mam chyba aż trzy opcje. Mogę dać napój, mogę ją zabić, albo mogę nie robić nic. Więc nie dajemy napoju. Zabijać też jej nie będę. YOLO, zobaczmy, w co to ewoluuje, jak właśnie nic jej nie zrobię. Bo według mnie ona nie może zapomnieć o tym. Ona właśnie musi sobie uświadomić, jaka jest naprawdę. Momento. Raz. Oręż za chwilę sobie naelektryzuje. No, coś jeszcze miałem wam pokazać, tylko teraz co to było? A, okej, okay, już pamiętam. Łzy, które właśnie zdobyłem przy tych... Które zdobyłem przy tych drzewach. Czyli tak, szkar... O, to ciekawe. Szkarłata kryształowa łza. Przywraca... Aha, dobra, okej, okay, czyli mogę sobie zmieszać dwie takie łezki i mieć ten. I mieć full leczenie z eliksiru. Też fajna rzecz. Tutaj wzrost to z wami zdobyłem. Szkarłatno pęka to chyba też z wami zdobyłem. Tutaj to było. To już też zdobyłem. Tutaj to zdobyłem. Opalizująca twarda łza. Po wmieszaniu do eliksiru czasowo zwiększa negację wszystkich obrażeń. A po prostu. Dobra, tutaj widzę opis jest identyczny chyba do wszystkiego, tylko się coś tam leciutko zmienia. Tutaj to mam teraz, ale patrz, na przykład tę centkę Z, to ona, widzę z tego, jest lepsza. Tutaj jest tylko zwiększenie negacji obrażeń, a tu jest zwiększenie ogólnej odporności i wyleczenie wszystkich dolegliwości. Więc to jest jak dla mnie lepsze niż ta łezka, ale wiadomo, lepiej jest zmieszać obie te łezki i mieć pełny pakiet. To już było. O, tego nie było. Po wmieszaniu do eliksiru sprawia, że ataki mają większe szanse na przełamanie postury wroga. Fajne, fajne. To było. Szczapowata pęknięta, tego też chyba nie było. Po wmieszaniu do eliksiru na krótki czas zapobiega utraceniu runów po śmierci. Też fajne, czyli taka alternatywa dla gałązki. Tylko no właśnie, minus jest taki, że trzeba wyczuć dobry moment, aby się tego napić. Skrzydlata kryształowa łza po wmieszaniu chwilowo zmniejsza użycie wyposażenia. Okej, okay, też fajna rzecz. I te dwa już były. Okej. Okay. I poza tym... Tutaj nic więcej nie mam. Właśnie, aż uwaga, aż 5 serc za tamtego smoga zdobyłem. Przerąbana ilość, no ale... Zdobyłem, także... Zadowolony. Jestem z tego jak najbardziej. I kupiłem sobie nową inkantację smoczej komunii. Konkretnie tutaj smoczy ogień. Inkantacja. Dobra, to jest chyba ogólnie. Tak samo jak przy tej łapie. Przy tym gryzącym smoku, to jest po prostu przywołuje to smoczy łeb, który zionie ogniem, nie? Jak sama gra. Jeszcze nam to wskazuje. Dobra. Kurde, muszę sobie gdzieś takie podwójne ostrze jeszcze wyhaczyć jeszcze jedno i zobaczyć jak wygląda power stance, kurde. W tej opcji, nie? Bo to musi być naprawdę przerąbane. Takie atakowanie jednoczesne dwoma takimi szybkimi broniami. Dobra, w sumie, muszę, żeby... przyoszczędzić trochę. Szkoda tego buffa, teraz będzie zaklęcie, ale żeby przyoszczędzić trochę na życiu, to może warto by wykorzystać to.
To ostrze. Żegnam. Flaszka. Okej, co zostawiłeś? Kamień wulkaniczny, czyli taka trochę pierdoła, mówiąc krótko. Okej, tutaj. I tutaj mamy przejście do bossa. I dobra, tutaj tron chyba Rykarda i mamy jeszcze tam dalsze przejście. Zobaczmy, co się tam kryje, bo to jest jedyna rzecz, której jeszcze nie zwiedziłem w tym miejscu. Zobaczmy. No, mamy przejście dalej. I właśnie, odblokowane przeze mnie w poprzednim odcinku przejście do... Kibie w sumie gdzie? Nie, mam pochodnie? Nie mam chyba. Za łuk, proszę pochodnie w takim razie. O, jeszcze pochodnie strażnika zdobyłem. Żołnierzek. Żegnam. Come on, serio przeżył to? Dobra, to jest taki ważniejszy przedmiot, tylko raczej... No bez konia tam się nie dostanę w sposób taki, jaki bym chciał, no a... O, tam jeszcze coś jest. Proszę, proszę. Czy musiałbym jakoś tak od góry przejść? No ale nie wiem, czy jest na to jakaś normalna alternatywa. Dobra, czekaj. Tu, tutaj musi być ta... Tak, dokładnie widzę, musi być w tej drugiej ręce zamiast tego. I wtedy właśnie mógł sobie bardziej rozświetlać. Ale wracając, pochodnie strażnika zdobyłem też w grobowcu, chyba w Aurizie. I jest to pochodnie używana przez obrońców Złotego Drzewa i płomienie są podsycane specjalną inkantacją umożliwiającą dostrzeżenie zabójców chronionych całunami. Wykonana na zlecenie obdarzonego łaską władcy w imieniu Złotego Drzewa, by już nigdy nie powtórzyła się noc czarnych noży. No i atak pochodnią to jest umiejętność. To już wam pokazywałem, tutaj to albo kupiłem, albo znalazłem, ale... Prawie na jedno wychodzi. To wam już pokazywałem. Łowce pokazywałem. To było. A i tutaj jeszcze miecz. Wielki miecz Ordowisa. Wielki miecz Ordowisa, jednego z dwóch najważniejszych rycerzy Tygla. Miecz ten jest nasycony starożytną esencją świętości. Czerwone zabarwienie podkreśla naturę pierwotnego złota, które ponoć w przyrodzie bliskie jest esencji życia. Unikalna umiejętność wir Ordowisa. Skieruj moc Tygla, by miecz zaczął wirować w powietrzu, nabierając impetu, nim się uderzy o ziemię, ostrzem w ziemię. Tę umiejętność można nadawać, by zwiększyć jej siłę. Okej, czyli widzę, jest to podobny knif, jaki sam boss wykonywał podczas walki z nim, bo też praktycznie prawie mi to spamił co chwilę, nie? No ale na szczęście udało mi się to ogarnąć. Dobra, tu mogę chyba skoczyć? No. Jezus Maria, nie, mam łuk! Out. Morda w kubeł, panowie. Dobra, czyli proszę, jednak nie, jednak ten umęczony albinauryk faktycznie jest wabikiem dźwiękowym na tych pomniejszych ziomeczków. Tu jest jeszcze jeden ziomek. Tu mamy kogo? To ciekawe. Klątwa siewu. Dobra, łyknę flachę tak na wszelki wypadek. Chyba się domyślam, gdzie to prowadzi. Tutaj muszę sobie... Teraz mówię tak, tutaj dam to, a tutaj dam sobie pochodnie. A jeszcze tu! Boże, o tym bym zapomniał! O złotym epitafium. Miecz stworzony był pamiętać śmierć Godłyna Złotego, pierwszego z półbogów, który zginął, nasycony pokorną modlitwą młodego chłopca. O bracie,
Panie, proszę umrzyj prawdziwą śmiercią. Unikalna umiejętność, ostatnie namaszczenie. Wznieś epitafium, aby dać sobie i pobliskim sojusznikom efekt świętego porządku. Efekt szczególnie posyła na spoczynek, szczególnie skutecznie posyła na spoczynek żyjących w śmierci. Dobra. No proszę. Jedno kombo z tym wystarcza. Jedna seria czterech ciosów i to już ma poistorejka wtedy. Mhm, dokładnie. I to jest tutaj. Kamień Kowalski, ponury level 7. To lubię. Dobra, i tutaj coś jest poza tym? Nie, nic a nic. Okej, okay. Czyli jeśli w takim razie z drugiej strony też czegoś fajnego nie będzie, no to to oznacza, że wulkaniczny dwór również będzie przeze mnie prawie w 100% przeeksplorowany. Co się kryje tutaj? O tym, że trup. Rycerski hart, popiół wojny. Punkt świnaczkowy, no chyba nie. Czy to są te drzwi, o których myślę? Jap! Dokładnie. Okej, okay, czyli tak, dwór już nie ma przede mną żadnych tajemnic. Hello again. Welcome to Patch's Emporium. Znaczy, mogą coś sprzedać, no coś tam w sumie mogę. Czy chcę? Niekoniecznie. Czy mogę coś kupić? Też średnio, ale mogę sobie kupić wachlarz sztyletów. Chociaż też już u niego prawie wszystko to na maksa kupiłem. Także proszę bardzo. I okej, zobaczmy, czy Tanif zareaguje, jak powiemy, że nie daliśmy napoju Zorayas. Nie, okej, czyli tylko będzie reakcja, jeśli damy ów napój Zorayas. Więc dobra, to sobie w takim razie na razie odpuszczam, bo mówię, zakładam, że teraz jak pokonam bossa tutaj, czymkolwiek w sumie ten boss jest, no to wtedy dopiero się sprogresuje właśnie ta akcja z Zorayas. No a ja nie zamierzam w tym temacie niczego na razie zmieniać, więc co mi tutaj zostało? Mamy tutaj tak, tutaj ziomek jeszcze. Właśnie, gdzieś jeszcze widziałem jedną lokację z nim. O, w tym miejscu miał się gdzieś pojawić, z tego co kojarzę, z jakiejś mapki, więc zobaczmy, czy on tu gdzieś faktycznie będzie. Tutaj piwniczka w ruinach stanicy. A jest coś bliżej? No na opartego ten most ofiarny. Tak minimalnie bliżej, bo sobie wręcz tak na opartego, znaczy na opartego, po prostu jest wręcz trochę dalej niż ta piwniczka, no ale nie chciałem się po prostu już z tej piwniczki, wiecie, wychodzić i lecieć do góry znowu, nie? Okej, pytanie do samego siebie mam teraz. Dlaczego ja nie zabiłem tego gościa, który operuje tą pieprzoną balistą? Jazda, jazda. Nie walczymy, po prostu mamy spokój. Oni sobie też w końcu odpuszczą. No i zobaczmy, czy faktycznie tutaj będzie. Bo jak go tu nie będzie, no to ja już nie wiem, gdzie on może być. Nie, po co ja to w ogóle oznacza? Fakt, cienkie kostki bestii by mi się przydały, no ale nie muszę oznaczać tego. Bydła czy cokolwiek to jest, żeby coś z tego mieć. Tu jest pusto. Jest trup. Śpiące jajo. Jest obóz, ale opuszczony. W
Dobra, czyli zobaczmy. Miał być tutaj, potem przeniósł się tutaj, ale tu, jak wiemy, go nie ma. Nawet mogę to sprawdzić tak po prostu, aby mieć pewność, ale z tego co pamiętam, no to nie było go już tam. I on w tym momencie powinien się przenieść chyba do Rey Lucarii. I tam powinien być znacznik, tam znak po prostu do pomocy mu w najeździe. No dobrze, musiałem tego się upewnić, czy to na pewno, ale jak widać, tak. No i tak dla testu, dla upewnienia się, czy on tu jest. No nie. Nie ma go, są tylko meduzy, które mogę wymieść po prostu momentalnie. No, i on teraz powinien być tutaj. Przy południowej, albo przy głównej. Chyba przy głównej bramie Rey Lucarii. No i zobaczmy. Czy teraz się tu znajduje, czy nie? W sumie może on tu już był wcześniej, tak ja po prostu jestem ślepy i tego znaku nie zauważyłem, no ale raczej... Raczej wątpię. Stary, błagam. Powiedz, że ty się zespałniłeś tu niedawno, a nie, że byłeś tutaj wcześniej. Ale nie. Nie ma bata, że on tu był wcześniej. Byłem tu. Sprawdziłem cały ten most. Nie było ani jego, ani znaku. Więc on musiał się jakoś zespałnić tutaj. Więc dobra, pogadajmy i kontynuujmy questa. It's you. Thanks for your help there. That bloody finger was a thorn in my side. And now I'm finally rid of him. Here's a token of thanks. Please, take it. Wait, what? Coś mi ominęło? I may not have much time. I'm dying to see you. Eleonora. Violet Bloody Finger. Yes, I've been tracking Eleonora for quite some time. She is the deadliest of all Bloody Fingers. She's felled many an old hand already, but in spite of her cessblood zealotry, Eleonora is a proud knight. If she comes for you, do not think twice. You must flee. There is no shame in self-preservation. Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Okej, czyli musiałem w takim... Czyli pewnie coś się zjebało, bo musiałem zawalczyć z palcem, którego on miał pokonać jakby sam. Nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, co tutaj chodzi. Czemu on teraz tu jest, a wcześniej go nie było. No i dobra, i on teraz właśnie powinien być tutaj, przy drugim kościele Mariki, więc... właśnie, czy byłby bliżej ze starego tunelu Altus, czy stąd? W sumie ze starego tunelu będzie bliżej i nawet bezpieczniej, bo mogę sobie wyskoczyć tam z dołu. Na tym... Okej, tego się nie przyznam, nie spodziewałem. Myślałem, że odesłałem tę windę. Ja pierdolę, no kurwa. Najdebilniejsza śmierć ever. I najgłupsza utrata błogosławieństwa runu. Okej, hop i w górę. Jest
otwarte. Jazda. Tutaj właśnie na boku, z tego co kojarzę, była ta wyskocznia. Tak jest. Już składniki mogę olać, nie są mi totalnie na razie potrzebne. Niektórych to mam wręcz w nadmiarze i nie mam co z nimi robić, bo nie mam książek z przepisami. No i zobaczmy, czy tym razem się tu znajduje, czy jeszcze jakąś lokację muszę zwiedzić, żeby on się tu pojawił. Halo? Mordo? O! Okej, okay. Tego się nie spodziewałem. Co jest, stary? Eleonora. Seems I am no match for you, but I've learned a thing or two myself. You see, I've sliced the finger off. Please. Please. Eleonora. Yield to the cis blood no longer. Do not stain the immaculacy of your sword. Your flesh. Your fire. Katana Nagakiba. Nowa, spoko. Okej, czyli co? Za... O! Fioletowy krwawy palec dokonuje najazdu! Dobra. Zobaczmy, kto będzie lepszy. O, niby krwawy palec, ale leci w komunie smoczej krwi, co? Wróć w smoczą komunię. No ale proszę, poskładana. Nie masz co się równać. Oczyszczająca kryształowa łza i drzewcowe ostrze Eleonory. Czy to jest takie samo ostrze podwójne? Pokaż. Tak! Jest! I gromadzi krwawienie, pięknie. Podwójna naginata wykuta w krainie trzcin. Broń, którą posługuje się Eleonora, fioletowy krwawy palec. Jej mistrzowskie umiejętności szermiercze były tak duże, że jej ataki porównywano do wiru, lecz teraz jej dziedzictwo jest spełnione przeklętą krwią. Unikalna umiejętność, taniec krwawego ostrza. Skocz na wroga, by wprowadzać grad ciosów jak tornado. Przyciśnij ponownie, aby wykonać atak zakończony unikiem. Ciekawe. Okej, okay, ataki takowe wyglądają super. Okej, okay, a pod prawym? Ja pod prawym mam silny atak tego, dobra. A zobaczmy atak tej drugiej broni. Też fajny. Dobra, na razie zostanę sobie przy tym tornadzie, ale do tego będę, to sobie zostawię, bo to będzie naprawdę super do kombienia. I tutaj jeszcze Nagakiba. Też powoduje nagromadzenie krwawienia. Katana o wściekle długim ostrzu. Ulubiona broń Ziury, łowcy krwawych palców. Przypomina wzmocnioną włócznię, a jej imponującą długość można dobrze wykorzystać podczas potężnych pchnięć. Przybijający kieł. Umiejętność łowcy krwawych palców Ziury. Trzymając ostrze poziomo, wykonaj potężne pchnięcie, którego nie można zablokować. Leżeć. Proszę, proszę, to mi się podobuje. Zobaczmy, jak to wygląda. No kurde, jak Nodachi trochę ma, jest ta katana. What the hell, co to jest zapchnięcie? No ciekawe. Ale okej, dobra, mam katanę, no to teraz mogę sprawdzić to, co chciałem sprawdzić od dłuższego czasu, czyli... Jak wygląda nałożenie popiołu wojny na katanę? W sensie, jak odbicie wygląda na katanie? Bo
bo wiem, jak wygląda odbicie na tym mieczu. Tego jeszcze tą, jeszcze bym tą zobaczył, tą flaszkę, czy tą łezkę tutaj. Powieszony eliksiru usuwa klątwę pana krwi. Ciekawe. Kryształowa łza uformowana przez wieków w miejscu, gdzie na ziemię. Aha, dobra, okej. Niewiele mi to mówi, niestety. Okej. Okay. Popioły. Mega kiba. No właśnie, tylko musiałbym zdjąć najpierw popiół wojny z tego, tu. Cofnij wzmocnienie. Tu. O, nie mogę tu dać! Kurde! Czemu? Czemu gro mnie tak nienawidzisz? Czy chyba, że mogę, tylko nie? Nie, nie mogę. Fuck. Dobra, no to w takim razie tutaj wróćmy i tutaj miałem magiczny, zdaje się chyba, co nie? Czy wysokiej jakości? Nie, zimny to był. To też tak ogólnie fajnie podnosił te skalowanie. Dobra, i zobaczmy tutaj. Mamy to, ale mogę też tutaj dodatkowo coś jeszcze stegować. Zobaczmy, 66 mrozu i 38 krwawienia, no to się trochę za bardzo rozbija, więc bym odpuścił. Wysokiej jakości, o dziwo, osłabia tę broń. Wymyślny, pod zręczność bardziej idzie. Ciężkie to wiadomo, całkowicie idzie pod siłę. No i standardowe to jest to, co teraz. Dobra, dajmy wymyślny. Wymyślny? Tak. Okej, dobra. Tutaj leciutko spadają obrażenia, ale nie powinno być aż tak źle. No i chyba teraz z tą kataną sobie będę teraz się bujał. No, w kilku walkach przynajmniej. Co mi dać do killoffa? O właśnie, rycerski hard, ta broń. Broń, ten popiół wojny. Co on daje? Pokaż mi to. Do killoffa skalowanie bardziej z siłą było nawet lepsze, mi się wydaje, niż taki popiół wojny wysokiej jakości. Czy zimny? Dobra, usuńmy te zręczne, idziemy całkowicie pod siłę. Wielkie gwiazdy. No i tutaj mam w sumie to. Tylko właśnie, tutaj nie było. W ciężkim killoff nie miał żadnego chyba tego. Żadnego popiołu wojny. Ten ma wytrwałość, więc nie potrzebuje. Ale złoty rzut z chęcią mu dam. No i zobaczmy, tutaj standardowy. Też ciężkie byłoby, spoko. Wysokie jakości ogólnie idzie do góry. No i święte daje skalowanie z wiarą. No ale święte, świętej tej broni mieć nie chce, więc tutaj ich będzie właśnie też ciężki. Co mogę dać do obieracza? No, nawet fajne rzeczy. O, na przykład wirujący oręż bym mógł dać. No, ale niestety, ta broń ma zajebistego specjala, więc nie zamierzam tego zmieniać. No, ale właśnie to jest ten minus, że jeśli nie będę chciał dać czegokolwiek, no to nie mogę nawet dać, nie mogę skalowania ulepszyć w którąkolwiek stronę. Tutaj co? Ma nadziewające pchnięcie. Okej, okay, to jest akurat słabe, więc tu bym mógł coś zmienić, gdybym miał jakiś popiół wojny lepszy. Na kosturach nie ma, na kostury daje sobie tylko te najlepsze, daje sobie ten wirujący oręż, bo też mi się to fajnie, też mi się to podoba. Barykada starczy, tutaj odbicie i no też mogę dać barykadę starczy, no ale nie, no tutaj akurat barykada starczy lepsza jest na ciężką tarczę, myślę. Okej, okay, zaklęcia. Mógłbym ewentualnie te splunięcie wziąć, ale nie chcę. Więc dobra, już tak jak jestem przy tym i robię porządki, to tutaj odstawmy te wszystkie popioły, czy tam prochy. Właśnie tego rycerza jeszcze nie testowałem, muszę, dobra, lalkę chcę schować, bo jest bezużyteczna. Oręż zostaje. Dobra, błysko ostrze to schowam, łuk lorety zostaje, falanga zostaje, odwet sobie schowam. Magmowy strzał i lodową skałę zostawię, znaczy chowam też, reszta zostaje.
To jest co? Karijski siekarz i karijski wielki miecz. No i tu ewentualnie studnia grawitacyjna albo meteoryt. Dobra, te dwa sobie wezmę. Jako taką alternatywę, powiedzmy. Przyzwanie kościeja, nie, to było słabe, więc dziękuję. Deszcz gwiazd sobie jeszcze wezmę, bez spoko. I nawałnicę kryształów. Inkantacje teraz. To dwie chowamy. Dobra, aspekt tygla. Na razie mam tylko ogon, niestety. To jest jedyny aspekt tygla, jaki mogę wykorzystywać. No a tylko i wyłącznie dla tej jednej rzeczy raczej nie warto. No, raczej wróć. Tylko dlatego, że mam jeden aspekt tygla, to nie warto raczej go używać. Zwłaszcza, że to najlepiej jest... Wiecie, najlepiej jest ten aspekt tygla wykorzystać w taki sposób, że... Jezu. Że ten... Po prostu mieć build. Jezu, czemu ja tak długo nad tym myślałem? Mieć po prostu jakiś build taki pod to, nie? I na tym bazować całą tę podróż. O, to sobie też wezmę. Możesz sprzedać później. Dobra, wyciągnę wszystkie popioły, żeby mieć w czym wybierać ewentualnie. Bronie. Bronie. Zobaczmy. Epitafium jeszcze w walce nie wypróbowałem, no ale... No sam ten specjal mnie jakoś mega nie interesuje, więc schowamy. Czarne ostrze gargulce już testowane. Miecz jeszcze nie, ale ostrze jest słabsze. Skrzywacz boskiej skóry miał na razie do Power Stance'a kompletu, więc schowamy. To może zostać. Kieł zostaje. To też zostaje, te dwa schowam. Te dwa także. To też. Łowca węży na bossa na pewno mi się przyda, więc wolę to tam sobie zostawić. I te kostury wreszcie mogę schować. Są totalnie zbędne. Strzał nie ma co chować. Tutaj to jest na sprzedaż. Ta tarcza jest do schowania. To jest kolejna tarcza na sprzedaż, widzę. Żadnych więcej dubli. Teraz tutaj to i to out. Tu bym musiał posprawdzać, co ja mam, a co nie, bo tak to trochę ciężko jest mi właśnie ogarnąć, co mam powtórkę, a co nie. Teraz ten amulet arsenału, to chowamy, żółtego smoga chowamy. O, podwójne ostrze, do tego wypadałoby wrócić. Z racji tego, co aktualnie dzierżę. A jeszcze coś tutaj kupiłem. Co to było? Nie. O, pod stolicą, to kupce sprzedał, kupiłem. Pod Lindel, królewską stolicą, znajduje się rozległa sieć kanałów. Studnia w podziemnym mieście sięga głęboko do tuneli. Okej, ale jakby... Co mi to daje? Mamy Lindel. Od tego kupca kupiłem te informacje. Ale jakby... Nie wiem, no nie widzę tu nigdzie tej całej studni. Że no idea, gdzie to może się znajdować. Ty, tak z ciekawości, aż by zobaczył, co tam u tego naszego szubrawcy, nie? To sobie przy okazji kupimy sobie więcej tych krewetek. Zobaczmy, O! Proszę, przeniósł się stąd. Ciekawe, dokąd? Kurde, o czym jeszcze... Jeszcze o czymś zapomniałem, tylko o czym? Co jeszcze miałem sprawdzić? A, ta klątwa! Jezu! Ta klątwa siewu cała. Nie wkluczę, jak w przedmiotach będzie. Dokładnie. Klątwa siewu. Klątwa, która wyrosła na ciele splugawionym przez łajnożercę. Klątwa, która wyrosła
Niepozorna wysypka, która przyprawia rogi Omenu. Łajnożerca hoduje klątwę siewu na zwłokach. W ten sposób uniemożliwia duszom zmarłych powrót do Złotego Drzewa i skazuje je na wieczną klątwę. Jedna z najobrzydliwszych rzeczy, jaka może znaleźć się na Ziemi. Jakie może znaleźć na Ziemi. Nie, co? Chyba jaką można znaleźć na ziemiach pomiędzy. Literówka. Kolejna. Ej, ty! To może jak to mamy, to może będzie chciał zagadać z nami. Bo skoro on to hoduje niejako, no to chyba powinien się zainteresować, że też zgarnąłem taki przedmiot. Zobaczmy, czy w końcu powie coś więcej niż to, co gadał do tej pory. Potem sobie jeszcze do tej mojej tarczy wrócił. No i co powiesz? No. Wait. You have felt the curse. I can smell it on you. The box, yet tender. Apparently my seed bed is ripe and waiting. 'Twas a brief respite, I must say. Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in the sewer jail below the capital. What? Jak dał na on klucz jako fantom? I can kill you and defile your corpse. Then the pox will truly be your own. Go and unshackle my trapped in this. I can kill the pox. Ta, raczej nie. Okej. Okay. Czyli kolejna rzecz do zrobienia w stolicy. No aczkolwiek on widzę nie jest oznaczony w tym miejscu. Czyli cokolwiek będę chciał zrobić w stolicy, a na co jak widać już nieuniknione jest eksplorowanie tego miejsca, no to od kolejnego odcinka się tym w takim razie zajmiemy. A tu jest. Dobra. Ale odznaczone w takim razie. No i z tą kutaną będziemy się bujali w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Zagrajmy w Elden Ring. Czekaj, nie, kurde. I ten gest. Cześć.